Czekałam właśnie na Was. W poprzednim filmie o rozkładaniu namiotu dachowego obiecałam pokazać Wam jego wnętrze. No bo jaki jest zwykły namiot w środku, chyba każdy wie. Ale o tym, jak wygląda gipko namiot od środka, niewielu miało okazję się przekonać. Chcę, abyście dołączyli do tego grona szczęśliwców, więc nie zwlekajmy. Do zobaczenia za chwilę. Do naszego gipko namiotu wspinamy się po drabince, która, jak pamiętacie z filmu o rozkładaniu namiotu, powinna stać stabilnie na podłożu. Tym bardziej jest to ważne, gdyż ta drabinka jest zarówno wejściem, jak i podporą jednej z części namiotu. Jak widzicie, połowa namiotu leży na dachu auta, natomiast druga część, ta rozkładana, wychodzi już poza obrys samochodu i nie podpiera, nie podtrzymuje jej nic poza drabinką. Dlatego tak ważna jest jej stabilność. Zanim przejdziemy do wnętrza, pokażę Wam jeszcze podłogę namiotu, czyli to, co mamy tutaj od spodu. Pozwolę sobie przytoczyć dokładną treść ze strony producenta naszego namiotu, czyli firmy Campwerk. Pisze on tak. Podstawa namiotu składa się z termoplastycznej podłogi o strukturze plastra miodu, wzmocnionej włóknem szklanym. Konstrukcja ta charakteryzuje się dużą wytrzymałością na zginanie przy niezwykle niskiej wadze i doskonałej płaskości. Idealna na dach samochodu. Natomiast stelaż namiotu jest wykonany z mocnego aluminium i specjalnych elementów ze stali nierdzewnej. To nowoczesne wykończenie powierzchni zapewnia wysoki poziom ochrony przed korozją i przyjemny dotyk, co potwierdzam. To co? Wchodzimy? Jednak zanim to zrobimy, pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału i kliknięciu w dzwoneczek. W ten sposób nie przegapicie kolejnych ciekawostek o gipko namiocie. Wejście do namiotu zabezpieczają dwie warstwy. Pierwsza ma po bokach dwa zamki. Aby nie przeszkadzała nam w wejściu, podwijamy ją i zaczepiamy o te dwa zaczepy. Druga warstwa to moskitiera. Jest bardzo przydatna ze względu na małych latających przyjaciół, którzy często chcą się dostać do środka. Jeśli jednak jest nam zbędna, podwijamy ją tak samo jak tę pierwszą warstwę. I jesteśmy. Pierwsze, co rzuca się w oczy po wejściu do namiotu, to te linki. Po co tu są? Jakie jest ich zadanie? Od razu zaznaczę, nie są to sznurki na pranie. To linki naprężające, dzięki którym ściany namiotu wciągają się do środka podczas jego składania. Jest to ogromnie pomocne, ponieważ bez tych linek cały ten materiał mógłby po prostu wyjść poza obudowę namiotu i włożenie go tam z powrotem mogłoby sprawić nam niemałe trudności. Także te linki to bardzo pomocna rzecz i pamiętajcie o spinaniu ścian za każdym razem, aby niepotrzebnie nie utrudniać sobie czynności, jaką jest składanie namiotu. Spełniają one jeszcze jedną ukrytą funkcję. Boczne ścianki namiotu podczas dużego wiatru potrafią generować dość duży hałas, podobny do trzepoczącej flagi na wietrze. Dzięki usztywnieniu ścianek właśnie tymi linkami jest dużo ciszej. W komplecie z namiotem mamy materac. Ten tutaj ma jakieś 6-7 cm grubości. Naszym zdaniem jest to dość optymalna grubość. Nie jest ani za twardo, ani za miękko. Jest wykonany z dosyć śliskiego materiału, co bardzo ułatwia nam sprzątanie. Posiada wszyte dodatkowo na każdym rogu rzepy, do których my przyczepiamy prześcieradło. Jest to bardzo dobra opcja, szczególnie podczas ciepłych nocy. Wtedy nie mamy takiego nieprzyjemnego uczucia klejenia się skóry do materiału. Pod materacem mamy bardzo przydatną rzecz, czyli matę antykondensacyjną. Jakie jest jej zadanie? Otóż ta mata tworzy przestrzeń pomiędzy podłogą a materacem i umożliwia wentylację. Zapobiega to gromadzeniu się wilgoci, no i w przyszłości powstawaniu pleśni. Nie wiem, jak sytuacja wygląda u innych producentów namiotów, ale Campwerk dodaje matę w komplecie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ nieraz czytałam pytania innych użytkowników namiotów o właśnie takie zabezpieczenie materaca. Tym bardziej odczuwamy ulgę,
bo taka mata na przykład w tyle to koszt około 600 zł. Nasz namiot mieści 3 osoby. Każdy ma tutaj wystarczająco dużo miejsca, aby porządnie się wyspać czy ubrać. Bez gniecenia czy rozpychania łokciami. Powierzchnia spania w tym namiocie to 160 na 240 cm, a wysokość w najwyższym punkcie to 130 cm. Całkiem sporo, prawda? Jeśli wiecie, że będziecie podróżowali więcej niż 2 osoby, naprawdę warto zainwestować w większy rozmiar. My mieliśmy do wyboru jeszcze namiot dwuosobowy o szerokości 140 cm. Jednak myślimy, że te 20 cm zrobiło nam różnicę. Na każdej ścianie namiotu mamy okna składające się z dwóch warstw, podobnie jak na wejściu. I w ten sam sposób podwijamy je i zaczepiamy. Daszki na zewnątrz mają dwie opcje montażu. W słoneczne dni podwiązujemy je w ten sposób. Za to w dni deszczowe rozkładamy je za pomocą tych prętów. Możecie tutaj także zauważyć takie specjalne gumki, które powstrzymują krople deszczu przed skapywaniem na materiał. Przy ścianach mamy cztery kieszonki na różne drobiazgi. Wiadomo, na noc zabieramy do namiotu wiele różnych rzeczy, takich jak chusteczki, telefony, ładowarki. Dzięki tym kieszonkom mamy wszystko w jednym miejscu i rano nie musimy się zastanawiać, gdzie są moje okulary. Przy dachu mamy też kilka haczyków. Co my tam wieszamy? Na pewno wieczorem lampkę i na pewno klucz do auta. Wisi wtedy w tak widocznym miejscu, że nie sposób go zapomnieć, przegapić. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ nam się niestety to kiedyś zdarzyło i zamknęliśmy klucz razem z namiotem i musieliśmy cały namiot rozkładać jeszcze raz. Dlatego tak istotne jest trzymanie niezbędnych rzeczy w widocznym miejscu. Nasz namiot ma też coś, czego w tradycyjnych namiotach nie znajdziecie. Są to okna dachowe, tak zwane świetliki. Można powiedzieć, że to nasz szyberdach. Nie mamy go w gipkowozie, za to w gipkonamiocie. Proszę! Poznaliście nasz gipkonamiot od środka. Mam nadzieję, że wycieczka się podobała. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu pod filmem. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych ciekawostek o namiocie dachowym i relacji z naszych podróży, to kliknijcie subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnym filmie!